Wymiana pokrywy w Boschu. Bosch działa fantastycznie, tylko niestety ta pokrywa po jakichś, nie wiem, 6-10 miesiącach użytkowania zaczęła rdzewieć. Wygląda w tym momencie strasznie. Pralka ma coś około 10 lat, a wygląda strasznie. No próbujemy wymienić pokrywę. Ok, na wszelki wypadek położę sobie ściereczkę, żeby nie zgubić śrubeczki. Z tego co wiem, to powinienem wyciągnąć tu zawleczki. Może sięgnę po dłuższy śrubok albo nożem. Tu już to wie. Nie będę szedł po śrubokiem. Mogę to pod zawleczkę wyciągnąć nożem. Nawet idzie. Proszę bardzo. Pierwsza. I teraz z drugiej strony. Proszę bardzo, fantastycznie. Dwie rzeczy poszły. Co dalej? Chyba do góry trzeba ściągnąć. Ops. Ale tutaj złomu się nazbierało. A, gdzie to wrzucić? Dobrze, ręcznik papierowy. I będziemy rzucać. Nie wiem dlaczego to tak rdzewienie. Normalnie rdzewie jak Mercedes. Nic, chyba trzeba pójść po... Po co? Po odkurzacz. No dobrze, nie ma żadnej przestawki. No dobrze, niech tak już pozostanie, nie mamy czasu za wiele. No i próba włożenia nowej klapy. Nóż się przyda, widzę. Klapą jest na tyle dobrze, że jak człowiek poszuka, to w miarę tanio dostanie, bo o to się rozchodzi. Jedna z firm koszalińskich oferowała taką klapę prawie za 700 zł. No to już lepiej pralkę kupić. Ale udało się kupić na Allegro, fabrycznie nową, za 100 parę złotych. No, powinna być od tej pralki, a czy jest, to za chwilę się okaże. Ok, sprawdzamy. Aha, to ma swoje zawleczki. Nie zauważyłem. Ok, ale użyję starych. Te jeszcze się może przydadzą. Nie wiem dlaczego, ale... Któż to wie?
chociażby powrotem tą klapę wyciągnąć i dokładnie wyczyścić, umyć to, co jest tutaj. Proszę bardzo, stare zaślepki. Zawiasy to są nawet. Ach. Już od razu źle włożony. No, spróbujemy ten dobrze włożyć. Tu wyciągnę, obrócę go o parę stopni. Proszę bardzo, w kilka minut fantastycznie. Kilka minut i pralka prawie jak nowa. Tu trochę rdzy wzięło, pochłonęło z obudowy. Dobra, dzięki.